Nadchodzi wiosna, a wraz z nią maj 1982 roku. Historia narodu i państwa polskiego sprawiła, że miesiąc maj ma szczególne znaczenie dla wszystkich Polaków. 1 maja, święto klasy robotniczej. 3 maja, dzień uchwalenia konstytucji, symbol narodowego odrodzenia. 9 maja, dzień zwycięstw, dzień, w którym Polska odrodziła się jako socjalistyczne państwo. Te dni, symbole, drogie sercu każdego Polaka, stały się w roku 1982 dla zdeklarowanych wrogów socjalizmu pretekstem do działań przeciwko własnemu państwu, własnemu narodowi. Miesiąc maj, drugi miesiąc wiosny, ich wiosny. Czas realizacji obłędnego planu wykorzystania klasy robotniczej w dniu jej święta do walki z socjalizmem. W nielegalnych wydawnictwach i ulotkach pojawiają się apele i nawoływania do zorganizowania w dniu 1 maja odrębnego pochodu Solidarności. Radio Wolna Europa podaje wielokrotnie w swoich audycjach trasy pochodów organizowanych przez Solidarność. W Warszawie można do tego wykorzystać na przykład zespół ulic. Podwale, Freta... Pracownicy zachodnich ambasad z kadrowymi pracownikami służb specjalnych na czele ruszają w teren, aby stać się świadkami nadchodzących wydarzeń. Na ulice miast polskich wychodzą dziennikarze z prasy, radia i zachodnich stacji telewizyjnych. Pierwszy maja 1982 roku. Skromniejszy niż zazwyczaj był wystrój tras pochodów i placów, na których miały się odbyć wiece. Powszechne było odczucie wyjątkowości tegorocznych obchodów. Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy obchodziliśmy robotnicze święto pracy w warunkach stanu wojennego, lecz także dlatego, że po okresie zaburzeń i niepokojów pojawiła się realna nadzieja na stabilizację, na wydźwignięcie kraju z ciężkiego kryzysu. Władze państwowe dały wyraz tej nadziei, zapowiadając w przeddzień majowego święta kolejne kroki na drodze łagodzenia rygorów stanu wojennego i zwalniając znaczną część osób internowanych z miejsc odosobnienia. Kiedy w Warszawie z Placu Grzybowskiego przez Plac Zwycięstwa pod pomnik Nike na Placu Teatralnym ciągnął wielki 170-tysięczny pochód mieszkańców stolicy, w innej części miasta, na Starówce, zbierali się ludzie, w ogromnej większości bardzo młodzi, którzy usłuchali wezwania awanturników spod znaku Solidarnościowej Ekstremy. Obiekty kultu religijnego, katedra, kościół świętej Anny i niektóre inne świątynie na Starym i Nowym Mieście stały się miejscem zbiórek. Tam zgromadził się tłum liczący około 10 tysięcy osób, który wyruszył w kierunku trasy pochodu pierwszomajowego. Milicja nie podjęła żadnych akcji, lecz jej postawa nie budziła wątpliwości, że nie dopuści do zakłócenia uroczystości pierwszomajowych. W zamczu zebrała się grupa około 2000 osób. Z przewróconego kiosku uczyniono mównicę, na okolicznych latarniach umieszczono znaki Polski Walczącej. Wznoszono wrogie okrzyki, skandowano hasła.
Przybycie władz porządkowych i wezwanie do rozejścia się poskutkowało. 2 maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało wyjaśnienie, że złagodzenie rygorów stanu wojennego nie obejmuje zgromadzeń, pochodów, wieców i manifestacji. Ostrzeżono, że osoby naruszające ten zakaz pociągnięte zostaną do odpowiedzialności. Ostrzeżenie to zostało zlekceważone. 3 maja Warszawa i wiele miast polskich stały się widownią wrogich wystąpień i rozruchów. Stało się tak nie bez przyczyny. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zebrał się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, by dyskutować o narodowym porozumieniu, o roli kultury, nauki i sztuki w odrodzeniu narodowym, o drogach wydźwignięcia się z obecnych trudności. O godzinie 11 na Placu Zamkowym odbyła się patriotyczna manifestacja. Godnie uczczono dzieło twórców Konstytucji 3 maja w 191. rocznicę jej uchwalenia przez Sejm Czteroletni. Uroczystość pod Zamkiem Królewskim, sesja Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dawały wyraz dążeniu władz państwowych do osiągnięcia porozumienia narodowego jako podstawy zgodnego współdziałania wszystkich sił społecznych stojących na gruncie socjalistycznego porządku konstytucyjnego naszego państwa. Perspektywa porozumienia narodowego potraktowana została jednak jako zagrożenie przez tych, którzy nie rezygnują z dążeń do konfrontacji, nie rezygnują z walki o władzę, z walki przeciw socjalistycznemu państwu. Około godziny 14 w okolicach Placu Zamkowego, głównie przed kościołami na Starym Mieście, zaczęły gromadzić się grupy młodzieży. O godzinie 16 na placu i u wylotu krakowskiego przedmieścia przed kościołem świętej Anny zebrał się tłum liczący około 8 tysięcy osób. Przeważała młodzież w wieku szkolnym. Tłum był agresywny. Władze wprowadziły do akcji siły porządkowe. Zastosowano armatki wodne i środki chemiczne. Liczące od kilkudziesięciu do tysiąca osób grupy młodzieży rozproszyły się po mieście. Na Starym Mieście próbowano wznosić barykady. Interweniujących funkcjonariuszy milicji zaatakowano kamieniami. Pomimo podjętych przez milicję działań, zajścia uliczne rozprzestrzeniały się. Narastał również ich agresywny charakter. Ekscesy trwały do późnego wieczora. Dopiero około północy w mieście zapanował spokój. W zamieszkach na ulicach Warszawy brało udział około 20 tysięcy osób. Organa porządkowe zatrzymały 271 osób, wśród których tylko 5 osób liczyło ponad 40 lat. Zdecydowaną większość stanowili młodzi ludzie w wieku od 14 do 25 lat. Zajścia w Warszawie miały najbardziej agresywny i groźny charakter. Podczas zajść zostało rannych 51 funkcjonariuszy milicji, w tym 21 ciężko, oraz 20 osób cywilnych.